Cześć, dzisiaj przyjechałem na drucałkę, koledzy tam są z drugiej strony, nie widać ich, tam są te większe hopki, ja postanowiłem, że trzeba w końcu trenować, przyszła wiosna, dlatego przyjechałem na taką trochę zapomnianą trasę i zacząłem ją trochę odbudowywać. Tam jest start, jest banda taka, potem tu jest mała hopka, już jest zrobione wybicie, zaraz zrobię lądowanie i polecimy dalej, i tam jest druga trasa. Dlaczego robię takie małe rzeczy, skoro już jeździłem na tych większych? Jak mówię, z wiosna trzeba trenować. Na dużych skoczniach nie mam na razie co trenować, bo i tak jeszcze brakuje mi techniki. A tutaj chcę sobie potrenować prędkość i technikę jazdy w zakrętach. Myślę, że to będzie dobra trasa na taki trening. Dlatego dzisiaj taki odcinek trochę o budowaniu, trochę o trenowaniu. Potem oczywiście podskoczę do chłopaków, zobaczymy co tam się dzieje, bo tam też coś poprawiają sobie. I tyle, no to co? Zabieram się do budowy, potem wam pokażę, jak ta trasa będzie już zrobiona. Fajne do treningów, nie tylko dla jakichś tam wyjadaczy. Każdy może sobie tutaj przyjechać, nawet na rowerze XC. To do dzieła. Dobra, po dłuższym czasie udało mi się skończyć. Kolega jeszcze mi podpowiedział, żeby na górę nasypać takiej czarnej ziemi, żeby to ładnie się ubiło i nie siadało, także zrobiłem. Tak to wygląda. Dużo, dużo pracy w sumie, tak się samemu trochę robi. Wydawało się, że to tylko chwila będzie, ale już jest, sam wam pokażę. Tutaj trochę bandę zrobiłem. Ona już była dobrze, tylko przegarnąłem patyki, trochę na końcu ubiłem. Takie odwodnienie prowizoryczne, żeby ta woda tam spływała, nie robiło się błoto. I co, dalej sobie jedziemy tutaj. O, mamy wybicie i lądowanie. Jest to bardzo łatwy poziom, po to, żeby sobie trenować technikę, szybkość jazdy, a nie jakieś długie loty, bo właśnie mam z tym problem, że nie potrafię szybko jeździć, bandy mnie zatrzymują. Dlatego banda, łatwa przeszkoda. Tam dalej będzie banda, znowu przeszkoda i banda. I będę starał się tą trasę coraz szybciej pokonywać. Będę miał siły i chęci, to dosypię jeszcze tej czarnej ziemi potem na boki, ale na razie naprawdę jest to stabilne. Idę dalej, tam jest jeszcze jedna taka mała hopa, bez już takiego tutaj lądowania, więc szybko to zrobię. Dobra, nie gadam, idę tam, żeby odcinek nie był za długi. I pierwszy test trasy. Elegancko, jeszcze trochę poprawię i mogę trenować, i inni też. Dobra, budowę mamy zakończoną. Tam widzieliście, tu jest też podsypane. Lekka banda, trochę nagrabiona, żeby można było się zawinąć. Trochę na płasko jest lądowanie, dlatego nie jest za wysokie. To mówię, to ma być trasa taka treningowa, żeby trenować prędkość i zakręty. I na dole już potem jest banda. Pokażę wam, bo nie każdy wie. Tu jest banda i tam jest hopeczka, cyk. Ogólnie zjechałem sobie raz tą trasą, miałem trenować przewód od hamulca, mi pękł w ramię, także fajne te rowery Kelly zrobi, nie wiem czy to moja wina, raczej nie, bo od czego by mi pękł. Zaraz wam pokażę, jak ładnie ścięło mi hamulec, przestał działać i zrobiłem sobie fajnego front flipa przez kierownicę na dole. I koniec dzisiaj jazdy, więc trochę nagrywam kolegów. I to tyle, dobra, dzięki za oglądanie, żeby nie przedłużać. Naprawię rower, to jutro przyjadę trenować dalej. Do zobaczenia i cześć. Dobra, wczoraj nie nagrałem nic z tej nowej trasy, którą sobie odbudowałem, bo pękł mi ten przewód. Dlatego nagram to dzisiaj, czyli taka kontynuacja odcinka nagranego w 2 dni. Dobra, zobaczmy jak się jeździ, jak to jest. Trochę mokro, ale to nic.
Oj, wczoraj w te krzaki tutaj walnąłem. Tu dokładnie widać moje ślady. I backflipa w te krzaki zrobiłem. Jak widać trasa się trzyma, trochę tam jest rozjechane, ale to dobrze, znaczy, że ktoś jeździ. Wystarczy tylko trochę jeszcze potem dosypać, udeptać, jak widać padało w nocy, ale piach się nie rozsypał. Czyli kolega dobrze mi poradził, żeby na górę nasypać tej czarnej ziemi, wtedy ona ładnie się zbije i nie będzie problemu. Dobra, idę jeszcze raz zjadę. Wrzucę to do tego odcinka z wczoraj, żeby była całość. I jeszcze raz się z wami pożegnam, bo wczoraj już to robiłem. O, tak wygląda ta ziemia czarna. Także co tu gadać? Na razie i dzięki za oglądanie. Cześć.